Witajcie, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na odświeżoną wersję recenzji mikrofonu, a raczej zestawu Tracer Studio Pro. Cenę tego mikrofonu w razie czego macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Przed Wami mikrofon Tracer Studio Pro. Za chwilkę będzie kilka próbek, tak więc zapraszam do oglądania. Na początku będziemy nagrywać z odległości około 10 cm bez popfiltra. Za chwilkę będzie w drugiej próbce. Czułość mikrofonu daje na 100% nagrywane przy pomocy karty Creative Soundblaster G1, która kosztuje około 100 zł, więc razem ten zestaw będzie wynosił jakieś 250 zł. Dobra karta dźwiękowa w przypadku taniego mikrofonu po prostu jest dobrą inwestycją. To jest test mikrofonu Tracer Studio Pro. Próbka nagrywana przy 100% czułości mikrofonu z około 10 cm. Próbka bez popfiltra. I od razu zrobimy próbkę z mniejszej odległości, więc zobaczcie, jaki jest wyższy poziom głośności tego mikrofonu. Nagrywamy dalej. To jest test mikrofonu Tracer Studio Pro. Próbka nagrywana z odległości około 5 cm. I w zestawie do wyboru mam popfiltr, który zakładamy na ramię mikrofonu, albo taki popfiltr w postaci gąbki, którą nakładamy na sam mikrofon, i tego filtra właśnie użyję. To jest test mikrofonu Tracer Studio Pro. 100% czułości mikrofonu, próbka nagrywana z około 10 cm, próbka nagrana przy użyciu popfiltra. To jest test mikrofonu Tracer Studio Pro. Używając popfiltra, 100% czułości, próbka nagrywana z odległości około 5 cm. Posłuchajmy sobie jeszcze tła. Czy są jakieś dźwięki, zakłócenia? No właśnie, lekki szumik ten mikrofon zbiera. No i jeszcze podsumowanie. Po odsłuchu tych próbek trzeba stwierdzić, że mikrofon w tej cenie zły nie jest, ale pamiętajmy, że to jest mikrofon podłączany poprzez mini jack, czy nie jest to zestaw na USB, gdzie te mikrofony na ogół wypadają troszeczkę lepiej, zbierają mniejsze szumy. Barwa głosu według mnie w wielu przypadkach jest lepsza niż tutaj i często mikrofony na USB też nagrywają po prostu głośniej. Tutaj jeśli chodzi o próbkę z 10 cm, jakość i czystość nagrania jest ok, natomiast jeśli mówimy już z bardzo bliska, to ten dźwięk zaczyna się robić mniej czysty. No cóż, zestaw za 150 zł nie ma się czego dziwić, tak więc do wielu zastosowań ten mikrofon może się sprawdzić, ale pamiętajcie, że jest to mikrofon podstawowy. Ok, widzieliście i słyszeliście, jak ten zestaw działa, jak się sprawdza w praktyce. Nie jest to zły produkt, jak za 150 zł, patrząc na to, że dostajemy w zestawie mikrofon, ramię, popfiltry, wszystko, co jest potrzebne do podłączenia. Oczywiście znaczenie ma to, jaką mamy kartę dźwiękową. Jeśli to będzie podstawowa karta, albo zintegrowana z płytą główną, albo jakaś karta za 15 zł, jakość tego dźwięku może być niższa niż w moim filmie. Dlatego polecam przyzwoitą kartę dźwiękową, chociażby zewnętrzną na USB. Takie karty jak chociażby Rokat Juke czy tutaj prezentowany Creative Soundblaster G1 są to bardzo przyzwoite w swojej cenie karty dźwiękowe. Soundblaster ma jeszcze rozbudowane oprogramowanie. Software się naprawdę przydaje. A jeśli nie chcecie karty na USB, to można poszukać chociażby używane karty dźwiękowe na PCI, czyli takie, które montujemy we wnętrzu komputera, na przykład Asus Xonar albo też właśnie przeróżne karty Creative'a. Jeszcze odpowiedź na pytanie, szczególnie dla stałych widzów, po co odświeżona wersja. W pierwotnej wersji nie pokazałem całego potencjału mikrofonu, ponieważ mikrofon nie był do końca ustawiony w pozycji kardioidalnej, czyli tak jak powinien być. To prawda, ani głośność, ani jakość dźwięku się zbytnio nie różnią pomiędzy tymi ustawieniami, natomiast jako, że zawsze staram się wyczerpać temat, zrobić dla Was jak najbardziej rzetelne, uczciwe recenzje, no to macie odświeżoną, poprawioną wersję testu, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Jeśli doceniacie moją pracę, możecie wspomóc kanał poprzez kliknięcie przycisku subskrybuj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a jak już subskrybujecie, to możecie polecić kanał swoim znajomym. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć!